Anka gotuje. Gotuj i ty. Cześć. Dzisiaj zapraszam Was na chłodnik, ale chłodnik wyjątkowy. Przygotujemy go na słodko. Będzie malinowy, a dodatkiem będą pyszne słodkie pianki. Potrzebujemy do niego około 0,5 kg malin, litr mleka, 2 jajka, 5 łyżek cukru oraz 2 łyżki cukru wanilinowego. Zaczynamy od mleka. Stawiam je na malutkim gazie i podgrzewam, aż zacznie się gotować. W tym czasie rozdzielam żółtka od białek. Białka ubijam na sztywną pianę, a następnie stopniowo dosypuję cukier. Za pomocą łyżeczki układam porcję słodkiej piany na mleku i gotuję po około 2 minuty z każdej strony. Potem delikatnie przekładam je na talerz. Mleko wyłączam, by lekko przestygło. Żółtka miksuję z cukrem wanilinowym i następnie wlewam je do mleka, dokładnie mieszam i lekko podgrzewam. No i teraz chłodnik przelewam do miski i chowam do lodówki, tak aby dobrze się schłodził. W tym czasie przygotuję maliny. Kilka malin odkładam do dekoracji, a resztę dokładnie rozgniatam widelcem. Powstaje taka gęsta malinowa pulpa, którą następnie przekładam do zimnego chłodnika. No i oczywiście dobrze mieszam. Chłodnik już na talerzu dekoruję malinami i słodkimi piankami. Jest pyszny, zimny, orzeźwiający, idealny na gorące dni. Do tego bardzo malinowy i mega słodki. Polecam. Zapraszam Was też na mój blog ankagotuje.pl. Zachęcam gorąco do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was mocno i życzę smacznego.